Ale dzisiaj niejednemu fanboyowi niemieckiej motoryzacji głowa wybuchnie. Z czym wam się kojarzy japoński samochód hybrydowy? Z Boltem oraz Uberem. W tym przypadku jednak to coś zupełnie innego. W dzisiejszym filmie hybryda stworzona dla entuzjastów motoryzacji. Hybryda, którą każdy entuzjasta motoryzacji powinien chcieć. W ogóle jak ona wygląda, jaki to jest indywidualizm, fajny klimacik. Jest to Infiniti Q50S, czyli topowy model, hybryda, ponad 350 koni mechanicznych. Rocznik 2016, Q50 produkowane są od 2013 roku. 2016, więc przed lift. Salon Polska. Ten egzemplarz, mimo iż takie Q50 to dość skomplikowane i zaawansowane samochody, ma przebieg prawie 460 tysięcy kilometrów. Można powiedzieć prawie pół miliona? Myślę, że można. I co istotne, nie wymagał on nigdy żadnych jakichś takich większych napraw. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszeczkę wam o niej poopowiadam oraz skoczymy sobie na próbę autostradową. Raceboxik też będzie. Czy ten samochód jest na sprzedaż? No właściciel mógłby sprzedać w sumie ten samochód, ale chciałby go sprzedać, nie oddać. Także link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. No to można powiedzieć, jest to segment C-klasy, BMW 3, Audi A4, chociaż auto aż takie małe nie jest. Kurczę, tak zwinnie i zgrabnie i inaczej wygląda. 4,8 metra długości, masa jakoś 1900 kg, no bo jednak jest to hybryda. Ale panie! Jak ona brzmi? Nie jest to najmniejszy samochód z gamy Infiniti, bo wiem, że równolegle z Q50 była jeszcze na przykład Q30, która oparta była na Mercedesie GLA. Silnik można było tam znaleźć nawet 1.5 DCI, Renault. Takie to są miksy i remiksy. Jeśli chodzi o Q50, to też mogliśmy tutaj znaleźć jednostkę Mercedesa. Chyba benzynową, 2.0 turbo, 211 koni, ale też normalnie 220 CDI można byłoby nazwać takie Infiniti, jakby to był Q50 2.2D. I skonfigurowany on był z automatyczną 7-stopniową skrzynią biegów, 7 Getronic, chyba nawet 7 Getronic Plus. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, no to silnik tutaj ma 3,5 litra pojemności, jest 350Z Nissana. No właśnie, bo przecież Infiniti to taki Nissan, można powiedzieć taki Nissan Premium mocno. Lakierowany był tutaj tylko przedni zderzak. Nic więcej, patrzcie, prawie pół miliona kilometrów i tylko przedni zderzak. To jest ewenement przecież i Salon Polska. Przez parę lat w Polsce Infiniti było, ale się zmyło. Właściwie Unia Europejska chyba przegoniła troszeczkę tą markę, narzucając kolejne normy i tak dalej. A to jest przecież hybryda, jaka kurczę. A zresztą będzie to widać na próbie autostradowej. Dzisiaj jeszcze chcę nakręcić test ekodrivingowy tego samochodu. Nie kręcę testów ekodrivingowych, ale to jest tak ciekawy przypadek, że po prostu muszę. Nawet dla siebie i dla właściciela. Właściciela tutaj serdecznie pozdrawiamy. Jakby ktoś chciał sobie przerabiać takie Infiniti, to w zasadzie wiele tutaj nie potrzeba. W zasadzie od razu widać, że jest to samochód japoński. Jakoś nie wiem, jakoś tak mi się po prostu patrzy na to i myślę, Boże, wiśnie, drzewo wiśniowe, kwitnąca wiśnia. Auto jest w szarym lakierze, ale takim dość błyszczącym, muszę przyznać, refleksy są tutaj wyraźne. Jeśli chodzi o modyfikacje, no tutaj ramka grilla i emblemat zostały zrobione na czarno. Chciałem powiedzieć, że został tutaj zrobiony dechroming, ale lusterka też tutaj zostały oklejone na czarno. Były one normalnie w kolorze nadwozia. Jednak tutaj ramki wokół okien, klamki, chrom został. Tutaj jeszcze też zostały te dwie listwy na czarno odziabane. Odziabane na czarno? Wydziabać to sobie można przykładowo przed ramię. Została dołożona taka lotka czarna w połysku. I tutaj taki oto dyfuzor. Zobaczcie, jakie mamy tutaj dwie końcówki wydechów. Czy ja powiedziałem końcówki? To chyba zbyt delikatne słowo. No zobaczcie, przecież tutaj można byłoby zrobić normalnie fisting. Jeszcze w dodatku podwójny, po obu stronach. Końcówy oczywiście są prawdziwe. Zmodyfikowany też tutaj został delikatnie układ wydechowy. Właściwie została tutaj zamontowana przepustnica. Auto ma non-stop otwartą przepustnicę w dzisiejszym filmie. Będzie soundcheck. To zakończenie charakterystyczne dla Infiniti. Z przodu, o ile dobrze pamiętam, mamy tutaj Big Xenon i to skrętny. Też LED-owe listwy do jazdy dziennej, czy tam postojówki. Z tyłu no to już pełen LED. W ogóle nie wiem, może postojówki włączę? O, teraz coś będzie widać? Kurczę, chyba nie będzie, ale tutaj w środku, w tym reflektorze
tyle jest tutaj detali różnych, ale fajnie. Fajnie, że można znaleźć samochody nowoczesne, ale inne niż wszystkie przecież. Jeśli chodzi o bagażnik. Otwieramy. Dostęp do bagażnika myślę, że jest optymalny, chociaż ta klapa troszeczkę tutaj krótka. Ten otwór może i mógłby być troszeczkę większy, ale to pojemność bagażnika 400 litrów. Jest on szeroki, ale trochę płytki. No i tutaj może na tle konkurencji, no to będzie Infiniti troszeczkę odstawało. Tutaj proszę bardzo, propozycja, jak sobie można tutaj, jak się można spakować. Tu jest dojście do akumulatora, ale takiego normalnego, tego mniejszego, nie od systemu hybrydowego. Tutaj jeszcze, a tutaj po prostu ścianka. Troszeczkę jest tej nieregularnych kształtów. Jeszcze zajrzyjmy pod spód. No i tutaj jakieś zestawy naprawcze, pierdoły. Fajnie, że zawiasy przynajmniej nie wchodzą na tutaj w przestrzeń bagażową. Zamykamy. Aha, przecież jeszcze koła. Koła tutaj zostały zmienione. Właściwie felgi. No i co? Taki ATS-ik, dość JDM-owy wzór myślę. 2,45x40 oponka, 19-calowa felga. Zawieszenie, o ile wiem, jak tutaj widziałem, jest normalne, żadnej pneumatyki czy tam usztywniania. Ale jeśli chodzi już o układ kierowniczy, o kurcze. Jest to pierwszy samochód na świecie, w którym kierownica fizycznie nie jest połączona z kołami, czy po prostu z układem kierowniczym, steer by wire. Więc mamy tutaj aktywny układ kierowniczy, możemy zmieniać, no nie wiem, jak ma on działać, ilość obrotów, jaka ma być po prostu, jak będziemy jechać w trybie eko, a w trybie sportowym. Ale kurczę, i tak byście się nie kapnęli po prostu, że taki tutaj system jest. Pedał gazu też tutaj jest, później wam powiem. Drzwi z tyłu. Ślicznie, delikatnie, ładnie, kilesik. A do takiego Q50 była nawet kiedyś aplikacja taka InTouch, Infiniti InTouch, coś takiego, ale została zlikwidowana i nie można sobie jej ani ściągnąć, ani zainstalować i tak dalej. Boczek drzwiowy, czarno, beżowo. No i tutaj jest dopiero twardy fragment na dole, a tak tutaj elegancko, mięciutko. W ogóle te boczki bardzo mi się jakoś kojarzą tak z Alfą Romeo, może troszeczkę z Maserati, troszeczkę z MG. Wiem, że w MG HS chyba troszeczkę coś na wzór taki jest. No i miejsca z tyłu aż tyle tutaj nie ma. Skóry w tym samochodzie są ekologiczne, sztuczne, ale w ogóle zobaczcie, tutaj są takie paseczki, jak się tak przyjrzymy. Te dywaniki też tutaj pod to są. O. No pięknie. Nie było żadnego problemu, by tutaj zrobić prawdziwe skóry, jednak po prostu Infiniti dał ludziom próbki. I kazało ocenić, znaczy kazało, by ludzie ocenili, która po prostu, który materiał jest najprzyjemniejszy w dotyku. No i wyszło akurat, że taki i jest to fejkowa skóra. Jest okej. Okay. Nie były to żadne kryteria ekologiczne raczej. Skórka jest faktycznie bardzo przyjemna w dotyku. Taka bardzo leksusiarska. Ten samochód jest trochę leksusiarski. Tutaj mamy wloty powietrza do wentylacji baterii. Jest tutaj normalnie taka pompka, jest wentylacja. Wiecie co, tu jest komfortowy dostęp, także teraz fotel jest cofnięty. Odpalę sobie samochód. Wciskam start. O, zobaczcie, teraz się dosunąłem, kierowniczka też się wyregulowała. Tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead, pozycja za kierownicą. Naprawdę super, bardzo wygodnie się tutaj siedzi, jest optymalnie, ażby się chciała po prostu wsiąść w te auto i gdzieś pojechać dalej. Wchodzimy. Pierwszy raz jeżdżę Infiniti, mam do czynienia z Infiniti, macam Infiniti i odbiór jest pozytywny, ale tutaj musiałbym być z tyłu trochę niższy, no, czy to na głowę, czy to na nogi. No jest troszeczkę cias. Takie 175-180 cm ktoś by tutaj się zmieścił. Nawiew z tyłu, kieptacka. Ojej, chyba nawet nigdy nie używana, w ogóle nie otwierana, tak ciężko chodzi. Podłokietnik. Podłokietnik taki normalny w zasadzie, uchwyty na kubki. I przestrzeń pasażerska z przodu. Zobaczcie, ja w ogóle, nie wiem, wydaje mi się, że to pierwszy samochód, jaki zobaczyłem, w którym tutaj po środku są dwa ekrany LCD, ale spokojnie, z fizycznych przycisków też nie zrezygnowano. No i zobaczcie na to wnętrze. To jest prawie 500 000 km. Szyberdaszek. Tutaj ciekawe miejsce w ogóle, żeby wyłączyć alarm, jest w tym miejscu. Okej, wejdziemy do przodu. Powiedziałem wam, że tutaj się wygodnie siedzi. Jak się okazuje, nawet NASA tutaj maczała palce. Infiniti zgłosiło się do NASA, by zaprojektować, by pomóc po prostu w projekcie fotela. Po prostu ten fotel zaprojektowany jest tak, by komuś jak najwygodniej się siedziało
by miał jak najbardziej taką naturalną pozycję z perspektywy przyciągania grawitacji. Po prostu ktoś se siada i grawitacja go przyciąga, to żeby tak to wszystko było chyba naturalne. Infiniti z tym systemem hybrydowym też chyba ponad 10 lat temu pojawiło się, pobiło właściwie rekord Guinnessa, pojawiło się w księdze rekordów Guinnessa jako najmocniejsza hybryda na świecie, ale nie jestem pewny, czy chodziło to o model Q50S, czy jakieś M35 Hybrid, nie pamiętam, coś takiego, ale był ten napęd w księdze rekordów Guinnessa, jest dobry. Fotele, skórka, też tutaj są te paseczki jakby. Tutaj jest regulacja, o, tych boczków tutaj oparcia, czy ma być węziej, czy szerzej. Regulacja na lędźwia, no tutaj normalna regulacja, tutaj jedynie manualnie to. I zagłóweczki też są manualnie regulowane. Tutaj jest raczej twardszy taki plastik, ale przyjemny, to wszystko jest z dotyku. Miękko, miękko. I tu wnęka. Wnęka jest miękka. O, jakby wam to pokazać. Od wewnętrznej strony jest taki dywanik. Przyciski, bardzo też mercedesowskie, jakoś mi się to kojarzy. Klameczki, akurat fejkowe aluminium, ale te dekory tutaj to już prawdziwe aluminium. Może zagłówek, tutaj nie jest elektryczny, ale zobaczcie, ja sobie zapinam pas. I tu jest elektryczny, normalnie takie naciąganie. Ciekawe, też jeszcze nigdy z tym się jakoś nie spotkałem. O, proszę. Tak się zwinęło też na rolkę, ale jeszcze silnik tam dociąga. Widok z perspektywy kierowcy. Ciekawie. Tak po prostu inaczej. Deska rozdzielcza. Troszeczkę wzór jakby Lexus. Troszeczkę jakby japońsko-koreański klimacik. Mamy tutaj ekran LCD. Tutaj ekran LCD. Są to dotykowe ekrany. Tutaj między zegarami trzeci ekran LCD. Zegary ogólnie są takie dość tradycyjne, analogowe wskazówki. Tutaj też ekonomizer nawet analogowy jest. Kierownica normalna, bez żadnych podcięć. Chociaż ma tutaj pewne takie zaakcentowania w tym miejscu. Delikatne bicepsiki. Manetki od zmiany biegów, są one magnezowe, proszę Państwa. Kiera oczywiście multifunkcyjna, wybieranie głosowe. Tutaj mamy asystentów, pełno asystentów ma ten samochód. Wersje na Stany bodajże miały tutaj ten przycisk od asystentów przeniesiony tutaj. I tutaj jest zmiana menu, co ma tutaj nam komputer pokładowy po prostu pokazywać. W wersji w Stanach Zjednoczonych po prostu było tutaj ten jeden kwadracik i drugi, i tak się można było albo w jedną, albo w drugą. Tutaj po prostu jest jedna taka kolejność. Proszę, ten przebieg to jest w ogóle, ale to jest tylko liczba w tym samochodzie. Tutaj nawet po wertepa jak się jedzie, to nic tutaj w ogóle się nawet w środku nie odzywa. Nawet na najgorszym bruku, to niemieckie samochody, no to klepią po prostu na bruku przy takim przebiegu. Oczywiście wiecie, jedne mniej, inne bardziej, ale przy Infiniti naprawdę Infiniti tak trzyma fason. I proszę, mamy tutaj asystenta antykolizyjnego, Lane Assist, Blind Spot. Mamy też tutaj Infiniti Drive Mode Selector, Active Lane Control. Także jest to taki asystent pasa ruchu po prostu, który nas trzyma. Tryby jazdy też są tutaj. Edytuj tryb personal. O, takie rzeczy tutaj sobie można zmieniać. W ogóle tutaj też przełożenie układu kierowniczego całe się zmienia. No ale drive by wire to jest oprogramowanie po prostu. Szybko tryby jazdy jakie tutaj są. No to proszę, personal, sport, standard, eco, snow. I tutaj wszystko się zmienia też. A, bo wrzuciłem tryb snow, no tutaj wszystko wyłączyło. Lecimy dalej. No tutaj ciśnienie w kołach. Jakieś tam powiadomienia. Tutaj range, zasięg. Jak tutaj system hybrydowy nam działa. Coś to jeszcze. No i komputer pokładowy. System multimedialny, ale to już tak szybciuteńko lecimy. Tutaj mamy takie, w ogóle mamy tutaj pełno przycisków fizycznych wciąż. Od klimatyzacji dla kierowcy, dla pasażera. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Podgrzewanie foteli. Tutaj od radyjka, nawet na płytę CD jest. System multimedialny generalnie jest tutaj. I tu jest takie uzupełnienie o nawigację jakby. Tutaj w tym wszystkim się steruje. Lub tutaj za pośrednictwem tego pokrętła. Proszę, wciskamy na przykład OK. To tak najpierw to pokażę, bo szybciej. I tutaj się wybiera cel. Jakieś takie pierdołki, takie drobiazgi powiedzmy. Na tym ekranie jeszcze są kamery. Jest tutaj kamera 360 stopni. Kamera do tyłu, zmień widok. Na przykład jak się podjeżdża pod krawężnik blisko, no to tutaj się można zmienić sobie tak kamerę, żeby wyświetlało. Rozdzielczość nie jest jakaś rewelacyjna, ale jest, kurczę, taka funkcja tutaj jest i jest to fajne.
taki panel dowodzenia od tej strony. Tutaj mamy takie trzy jakby tapetki. Kompasik, no to już nie, aplikacje też nic nie ma, no była kiedyś aplikacja, ale nie ma. To jest takie, myślę, główne, bo nawigacja, tutaj też można dom na przykład, a jakieś takie trasy można, najszybszą, eko i tak dalej, aplikacje, telefon, informacje, tutaj jest najwięcej takich rzeczy, przepływ energii, o, historia oszczędzania paliwa, zużycie paliwa, auto teraz stało trochę, także spokojnie. Ustawienia, też tutaj można pod siebie tak samochód spersonalizować totalnie i te ekrany, jasności, pierdoły. Audio mamy tutaj Bose, czy tam Bose, ale jak się da tutaj na maksa, no to nie ma jakiejś takiej wiksy pierdząco trzeszczącej. Może i mniejszy troszeczkę będzie bas, ale audio gra bardzo ładnie. Ale po prostu jak damy na maksa, to nic tutaj nam nie zatrzeszczy. Chyba to jest tak po prostu zrobione jak w Lexusie. Ustawienia eko. Prowadnica pedału, właśnie! Jest tutaj aktywny pedał gazu. Jak on działa w ogóle, to jest szok. Oczywiście w trybie komfort pedał będzie bardziej czuły, ale w trybie eko, no to już taki będzie w połowie stawiał taki mocniejszy opór po prostu jak depniemy. Pedał hamulca też w ogóle jest jakby na takiej sprężynie, tak go fajnie, przyjemnie się dociska, tak zupełnie inaczej niż w innych samochodach. Ale działanie pedału gazu, no to jest po prostu inna historia jeszcze. Powiem tak, nawet jak tutaj zbliżamy się do jakiegoś samochodu i wciskamy gaz, no to po prostu auto stara nam się ograniczyć to wciśnięcie i utrudnić, jakby opór taki stawia, żebyśmy w jakieś auto nie walnęli i później finalnie pewnie zahamuje. Naprawdę dzieje się tutaj efekt wyświetlacza, chwileczkę, co to jest efekt wyświetlacza, włącz. No nie wiem. Ale to są takie dość ciekawe, inne takie multimedia w zasadzie. Troszeczkę lekkie tutaj, jak widzicie, takie podcięcia są, ale nie ma jakiegoś tam, nie ma patologii. Tutaj jeszcze menedżer aplikacji samochodowej. No patrzcie, ile tutaj jest rzeczy jeszcze, nawet pamięć, proszę bardzo, ile tutaj użyte, ile wolne, gigabajcik wolny. Znaczy łącznie gigabajt pamięci tutaj jest. Ty ja, 2013 rok, ten wóz z 2016, ale technologicznie to 2013 jak wszedł. I jest tutaj Facebooczek, dane z jazdy, jakie tutaj są, proszę bardzo, garaż, ustawienia jakieś, dobra. Auto generalnie jest ciągle włączone, ale bardzo długo jest tutaj nam w stanie trzymać na baterii, po prostu utrzymywać ten cały samochód. Toyota jakaś czy coś, Lexusik to już chyba by się odpalił, a ten długo trzyma. To w ogóle jest tak przyjemne w dotyku, jak, nie wiem, miękkie. Sam schowek jest średniej wielkości. Jeszcze zajrzyjmy pod maskę. O, tutaj też taki mercedesowski ręczny. Kurczę, już taka późna godzina, ciśniemy. 3,5 litrowa V6, taka jak w 350Z, ale zmienne fazy tutaj są inne względem 350Z. Oznaczenie silnika bodajże VQ35. Jest to oczywiście wolnosąca benzynka i generuje ona 306 koni mechanicznych oraz 340 Nm jakoś. I co, mamy tutaj jeszcze silnik elektryczny, ale może po kolei. Skrzynia biegów 7-stopniowa, hydrokinetyk, zrobiona na wzór 7 G-tronika mercedesowskiego, w której jest silnik elektryczny. Także normalnie mamy tutaj wał pod spodem i mechaniczne połączenie przodu z tyłem. Silnik elektryczny wcale nie taki słaby, bo 68 koni mechanicznych oraz 270 Nm. Łączna moc i moment obrotowy tego układu to 364 konie mechaniczne oraz 546 Nm. Według danych, na silniku elektrycznym można jechać nawet 80 km na godzinę, ale wcześniej nagrywałem test ekodrivingu, znaczy poza miastem, zużycie paliwa przy 90 i 120, i przy 120 pracuje tutaj jednocześnie, wspierany jest silnik spalinowy przez elektryczny, ale przy 90 no to raz spalina, raz elektryczny pracuje, przy 90 nawet. Myślę, że możemy zamykać. Jako że to jest hybryda, no to tutaj producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie troszeczkę poniżej 7 litrów średnio, w mieście 9,6 litra, w ogóle to jest dla mnie abstrakcja, bo na pewno da się zejść niżej. A po krajóweczkach niemieckich, jak się jeździ, no to 5,3 litra. Takie są przynajmniej dane w ADAC. Dobra, osiągi. Deklaracja producenta. 5,4 sekundy do pierwszej setki, jak ten samochód był nowy. Mm. 457 000 km.
Tak jest, mamy tutaj napęd na wszystkie koła, ale też były takie Q50S dostępne hybrydowe z napędem tylko na tył. Także tutaj w ogóle nie ma problemu z trakcją. Prędkość maksymalna deklarowana 250 km na godzinę, bo podejrzewam jest tutaj kagańczyk. Co tutaj jeszcze? Bateria jest litowa, a zbiornik paliwa ma 70 litrów pojemności. Ale to jest maszyna. Lubię takie przypadki. Ciężej troszeczkę mi się prezentuje takie samochody, bo to jest dla mnie nowość po prostu. Jak ja pierwszy raz mam do czynienia z Infiniti i od razu prezentacja trzeba się nauczyć i tak dalej. Teraz wisienka na torcie, próba autostradowa. Zapraszam. Jesteśmy na miejscu, ale słuchajcie, jeszcze mi się tutaj przypomniało, jeśli chodzi o usterki, ten samochód nigdy nie miał żadnej poważnej usterki. Jakiś to moduł na przykład od regulacji reflektorów, czy tam jakiś zamek, coś takiego, takie tutaj rzeczy w ogóle padały. I to też dość sporadycznie, aktualny właściciel przejechał tym autem jakoś 40 czy 50 tysięcy kilometrów i mam tutaj taką pewną listę. Co tutaj było robione? Komplet tarczy i klocków około 1400 zł, ale to przecież nie jest usterka. Sondy lambda przednie 600 zł sztuka, oryginał, wymienione dwie. Tylne zamienniki, bo ciężko było znaleźć oryginały. No wiecie, teraz serwisu już nie ma tutaj ASO w Europie. A w USA Infiniti ma się bardzo dobrze. Dodatkowa pompa wody, 50 euro używana, co ciekawe, z Nissana Leafa. Akumulator około 600 zł i tak to w sumie... nic. Olej wymieniany był tutaj co 10 tysięcy kilometrów. Myślę, że możemy palić bestię i przy tym soundcheck. No tutaj mogę wam odpalić, no to... jest już odpalona. I tak to brzmi, takie hybrydy właśnie chcemy. No jest tutaj przepustnica, kurczę, ale dzisiaj cały dzień, tak jak wspomniałem, otwarta. O, tutaj już silniczek spalinowy się odpalił. Jeszcze skasujemy zużycie paliwa. I tutaj sobie możemy przecież... o, w trybie easy, w trybie elektrycznym sobie skoczymy. A, busik z nami. Przed nami wystrzeli, czy zjedzie? Może poczekamy, co? Żebyśmy mogli wystrzelić. Poczekamy chwilkę. Myślę, że możemy jechać. Jaki tutaj mamy tryb odpalony? No, sport. Sport niech będzie. Ale to będzie soundcheck. Ja, no, dobra, i zwalniamy, bo zaraz przekroczymy prędkość dozwoloną po polskiej stronie. Ej, auto ma niską piątkę do setki, także jest dynamiczne. W ogóle tutaj też ciekawe są redukcje, gdy redukujemy sobie na przykład manetką bieg, o, i teraz hamujemy silnikiem, to czuć jak tutaj tak troszeczkę ten silnik elektryczny nam rekuperuje i odzyskuje energię, ale jest to wszystko takie dość naturalne, tak jak układ kierowniczy, zobaczcie, jaki on jest czuły, to są małe ruchy kierownicą, a auto tak reaguje, po prostu bezpośrednio. Też to o dziwo działa naturalnie, aż jestem w szoku. Musimy ściągnąć kamerę, bo ręka... będziemy zatrzymani? Nie będziemy. Chociaż auto takie, kurcze, złowrogo wygląda. Ja pierniczę, ta Europa, to ja nie wiem, że tak strollowali to Infiniti, bo normy, bo coś tam. A takie fajne auta robią, nie wiem, może zobaczyli, że te auta pół miliona kilometrów bez problemów robią, to nie, trzeba się pozbyć szybciuteńko. Dobra, ile tutaj mam baterii, bo to jest istotne, jeśli chodzi o próbę autostradową i czasy, 100-200. No i dobra, niemiecka strona. Ale ma... pierdnięcie ten samochód.
Ogólnie jest to ciekawe doświadczenie, bo charakterystyka jest trochę taka, jakby tutaj kompresor był. Po prostu wolno stący silnik, ale który ciągnie non-stop. Dobra, mniej więcej 218-219 do drugiego wiaduktu. Z górki było minus 2%, no to 14,65. Pamiętajmy, jest to cięższe auto, 1900 kg, ale z drugiej strony hybrydka, tylko nie taka jak Priusik. Chociaż generalnie tym autem trochę jedzie się tak priusowato, no bo jednak hybryda. Hybrydą się jeździ jak hybrydą po prostu. Ale i ten ryk, i biegi tutaj, przy nie ma CVT. No. Nie, już nie chcę bardziej zredukować. No i dobra, co my tutaj zrobimy? Kurczę, nie zwróciłem uwagi, jaki tutaj jest wiatr. Chyba teraz jedziemy pod wiatr, mi się wydaje. Albo z wiatrem, nie wiem. Później sobie zobaczymy. Tutaj w sumie możemy sobie zbadać prędkości obrotowe. Damy sobie tryb, no, standard. Średnie zużycie paliwa 20 litrów póki co. No tak jest 180 km na godzinę. I tutaj silnik spalinowy i elektryczny razem współpracują, by niższe było zużytko. 180 to mamy 2749 obrotów. No i tu musimy zwolnić, kurczę. A, rekuperacyjka. Rekuperacyjka. W sumie takie 140 możemy też sprawdzić. Jest najwyższy bieg. O, siódmy bieg, ale burek. 140 to mamy 2091 obrotów. Dajmy na to stówkę jeszcze. No i bateryjka tutaj się ładuje. Jest stówka. Całkiem nieźle wygłuszony jest ten samochód, ale testu wyciszenia nie robię, bo jest dzisiaj z otwartą przepustnicą jeździmy, także byłoby to niemiarodajne. I 100 km na godzinę to mamy 1502 obroty. Panie drogi, asystenty są włączone, włączone, o. Teraz na przykład w tira chcę przyspieszyć. O, to już mi, już pika, już zaczyna hamować i na pedale gazu czuję normalnie opór taki zaczyna się robić. Ciachniemy 100-200, może będzie równiej. No i dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz. Ale bezpośrednie to wszystko jest jak cholera. Jeszcze baterii trochę mamy? Trochę mamy! No i plus 0, plus 0,5% pod górę teraz, no to 16,7. No widzicie, no takie 15 coś może by było, 15. Dobra, zwolnimy, bo tutaj cholera wie. Zresztą wiecie, ten samochód idzie jeszcze, ale już tutaj czuć, że trzeba trochę podładować bateryjkę sobie. Także może pociśniemy sobie takie... tak delikatnie, żeby faktycznie nam się ta bateria załadowała. Za chwilę odcinek specjalny. Kurczę, jaki ten wiatr jest. Dajcie tu jakieś turbiny wiatrowe. Ja to muszę ocenić. Asystenty tutaj już mnie poprawiają. Wiecie co? Teraz jechaliśmy ciągle pod wiatr. Także dopiero po zawrotce będzie się działo, myślę. Będzie się działo. Średnie zużycie paliwa 15,8 litra. No teraz sobie tutaj co? W trybie elektrycznym jadę. Zobaczcie, jaki to jest bezpośredni. Aczkolwiek troszeczkę buja się ten samochód, ale tak w sumie na daily jest zestrojony. I teraz soundcheck, no bo to się będzie tutaj działo. O, tak. Redukcję, jedyneczka. Yeah. Ale ten samochód z tym dopierniczaczem takim elektrycznym, ale on się skubaniec odpycha. Tak, kurczę, już myśli, że to jest to, a on dalej tak
Nie, to jeszcze nie to. Chodź. Chodź, tańcz. Jeszcze nie schodzisz z parkietu, koleżko mój ty. No i dobra. Tutaj będziemy się tak powoli napędzać, bo chcę sobie trochę tej baterii przyoszczędzić na 100-200, ale też prędkość maksymalną. No. Tak na spokojniutko. Ale jak ten samochód gada? Proszę Państwa. Oho. Już po pedale czułem, że już się zbliża, kurczę, jakiś samochód wolniej jadący. No i dobra, chyba będziemy mogli tutaj cisnąć. Strasznie pewne prowadzenie tutaj jest. Dobra, 253 km na godzinę, proszę Państwa. Proszę Państwa, czy to jest kaganiec? Czy nie ma? Według licznika to chyba tam ponad 260 było. Trochę tutaj doładujemy baterię. Ja! Kurczę pieczone! 17,2 średnie zużycie paliwa wzrosło. Nie wiem, czy jeszcze się bujniemy, czy nie. Może zmierzymy sobie w tą stronę 100-200 zaraz. W ogóle 200, 250, 25, 34, 0, 0 tutaj jest. Ale no nie wiem, czy to jest miarodajne, czy nie. No 0, 0 w sumie wyszło. No to chyba będzie ok. Dobra, 100-200 spróbujmy. Tej RAV czwóreczce troszkę nieładnie zrobiliśmy. 13,88 już jest, minus 1%. Ale w sumie RAV czwórka co? Nie zajechaliśmy jej, ani nic nie zrobiliśmy złego. Proszę Państwa, ten samochód ma prawie 500 000 kilometrów. Ja! Dobra, i odpuścimy, bo ktoś może chcieć tutaj wyprzedzać. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy już się bujniemy szybciej. I tak już było, 254 nawet, 254. Widzę, że już tutaj po prostu po tym ekonomizerku, no to już nie chce mi dawać mocy, jak tak jadę naprawdę napędzony. Akurat wtedy mi się kończy trochę bateria, ale wciąż tak powoli się bujamy, powoli. Nie, i dobra, nic z tego nie będzie. Kurczę, już tutaj bateryjka padła. I tu bateria padła, zapomniałem wymienić, ale na szczęście tutaj już końcóweczka jest. Dosłownie za chwilkę wjeżdżamy do Polski. Nie było gdzie się rozpędzić bardziej. 254 km na godzinę według GPS-u. 200, 250, 25 i 3 sekundy. 100-200, 13,88 i minus 1%. Średnie zużycie paliwa 17,5 litra na próbie autostradowej. Taki mały, 6 garków. O. No kurczę! I okej, moi mili Państwo, mam nadzieję, że ten samochód, ta cała prezentacja oraz próba autostradowa Wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego, ale fajnie, że takie kurczę nietypowe samochody też jeszcze na rynku są i to nowoczesne. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się.